dobry, jestem Paulina, a to jest obrazowy zawrót głowy. W tej serii będziemy wspólnie odkrywać kolekcję Muzeum Narodowego w Poznaniu. Czekają nas ciekawe historie, zagadki i warsztat plastyczny. Towarzyszyć nam będzie miłośnik muzeum Ramek. Cześć! Dziś poznamy obraz, który wywołał burzę. Burzę? Ale taką z piorunami i z deszczem? Owszem, burzę, ale nie taką, choć również spektakularną. Zanim jednak rozwiążemy tę zagadkę, przed nami zadanie na rozgrzewkę. Za moment, na 3 sekundy, pojawi się fragment obrazu. Spróbujcie odgadnąć, co się na nim znajduje. Gotowi? Czy to będą kolorowe materiały, kwiaty, a może warzywa i owoce? Dla ułatwienia pokazuję obraz jeszcze raz. Mam nadzieję, że znacie już odpowiedź. Rozwiązanie tej zagadki podam pod koniec odcinka. Ale co z tą burzą? Aby dobrze zrozumieć, jakiego rodzaju to była burza, musimy porozmawiać o modzie. To, co w danej chwili jest modne, odpowiada gustom ogółu, czyli większości ludzi się podoba. Lubimy nosić modne ciuchy, czytać bestsellery, słuchać muzyki na czasie, czy też grać w popularne gry. Czyli coś modnego to coś popularnego. A to, co nie jest modne czy też popularne, często jest uznawane za brzydkie. W malarstwie też panowały różne mody. Ludzie żyjący w XIX wieku, czyli ponad 100 lat temu, byli przyzwyczajeni, że w galeriach i muzeach mogą podziwiać obrazy, które próbują naśladować rzeczywistość. Dobrym przykładem są obrazy Józefa Chełmońskiego czy Wojciecha Gersona. Piszą one w naszym muzeum, więc koniecznie je odszukajcie przy następnej wizycie. Starsze malarstwo też próbowało naśladować rzeczywistość. Tak jak o ten tutaj obraz. A ten wygląda jak kadr z filmu. Jak pewnie się domyślacie, obraz, który wywołał burzę, musiał wyglądać inaczej niż te, które były pokazywane przed chwilą. Obraz, o którym będziemy dziś mówić, został namalowany przez polskiego malarza Józefa Pankiewicza. Jako student pojechał do Paryża, aby tam podziwiać w muzeach i galeriach obrazy namalowane przez najlepszych malarzy w Europie. W Paryżu odkrył, że modny jest sposób malowania obrazów, jakiego Polacy jeszcze nie znali. Zachwycony chwycił za pędzle i namalował obraz w tym paryskim stylu. Przywiózł go do Warszawy i pokazał publiczności w Galerii Sztuki Zachęta. Czy obraz się spodobał? Obraz wywołał burzę. Publiczność przyzwyczajona była do obrazów malowanych w taki sposób, jak pokazywałeś wcześniej. Nowy paryski sposób malowania był dla nich nie do przyjęcia. Chcieli artystę wysłać do okulisty. My jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania takiego malarstwa. Ale w 1890 roku taki obraz był zestawem strokatych plamek. Obraz nosi tytuł Targ na kwiaty przed kościołem Świętej Magdaleny w Paryżu. To znaczy, że malarz malował go siedząc ze sztalugą przed targiem kwiatowym? Józef Pankiewicz malował nasz obraz w pracowni malarskiej, ale francuscy malarze, którzy wymyślili ten nowy styl malowania, jako pierwsi wyszli ze swoimi płótnami i farbami w plener. Czyli na świeże powietrze. Dokładnie. A malarzy, którzy malowali taką techniką, nazywamy impresjonistami, a ten styl malarski impresjonizmem. Impresjonizm bierze się od słowa impresja. A impresja znaczy wrażenie. Na przykład, gdy pod odpowiednim kątem pada światło nad taflę falującej wody, mamy wrażenie, że woda iskrzy. Czyli impresjoniści to tacy malarze wrażeń wzrokowych. Ważnym obrazem dla impresjonizmu jest obraz Claude'a Monet, Impresja Wschód Słońca, od którego kierunek wziął swoją nazwę. Pokazuje on widok, jaki ujrzał artysta, patrząc na zatokę o świcie. A dokładniej, jakie odbierał wrażenia wzrokowe, gdy patrzył na zatokę przez poranną mgłę i rozproszone słońce. Impresjoniści chcieli malować tak, jak robi to fotografia. W obrazie uchwycić jedno konkretne wrażenie. Aby to zrobić, malowali bardzo szybko kosztem realistyczności dzieła. Inspirując się fotografią,
wykorzystywali ciekawsze kadry do swoich obrazów. Spójrzmy na nasz obraz, który wywołał burzę. Widzimy tu targ z kwiatami oraz panią kwiaciarkę, która patrzy na spacerujące kobiety. A za kobietami widzimy innych ludzi stłoczonych na targowisku, które przypomnijmy znajduje się na placu przed kościołem Świętej Magdaleny w Paryżu. Taką scenę przedstawiającą życie codzienne nazywamy sceną rodzajową. Kościół w tle jest niebieski. Artysta namalował go tak specjalnie, abyśmy mieli wrażenie, że jest dalej niż targowisko na pierwszym planie. Zwróćcie uwagę, jakich kolorów używa artysta. Są one czyste i jasne. Nie ma tu ciemnych kolorów ziemi. Wszystko po to, aby oddać targ skąpany w słońcu. Józef Pankiewicz malował obraz szybkimi dotknięciami pędzla. Pozostawiał na płótnie grubą warstwę farby. Taką grubą i wystającą z płótna warstwę farby nazywamy impastem. Niestety film tego dobrze nie oddaje, więc jak będziecie w muzeum, to koniecznie się temu przyjrzyjcie na żywo. Czas na kolejną zagadkę. Spróbujcie wskazać, który obraz namalował impresjonista. Czy to będzie obraz numer 1? A może obraz numer 2? Przyjrzyjcie się też obrazowi numer 3. Zdecydowanie to będzie obraz numer 2. Jest to obraz namalowany przez samego Claude'a Monet. Plaża w Prouville, bo taki tytuł nosi ten obraz, wisi w naszym Muzeum Narodowym i tu mam dla Was zadanie. Gdy nas odwiedzicie, koniecznie go odszukajcie. Do warsztatu będziecie potrzebować pędzelków, pojemnika na wodę, farb. Impresjoniści malowali całą ferią barw, ale my założymy, że będziemy używać tylko trzech podstawowych kolorów i bieli. Rodzaj farbek zostawiam Wam do wyboru, paletę do mieszania barw i kartkę papieru. Zadbajcie o to, by był to specjalny papier do malowania wodnymi farbami. Jest on zdecydowanie grubszy od zwykłej kartki papieru. Aparat fotograficzny. Może być też w telefonie. Jak pamiętacie, impresjoniści malowali w plenerze, ale też posiłkowali się fotografią, robiąc zdjęcia tego, co chcieli namalować. Proszę, żebyście wykonali zdjęcie krajobrazu, będąc na przykład na spacerze. Możecie je wydrukować lub malować z ekranu. Ręcznik papierowy przyda się do odsączania pędzelka. Pamiętajcie też o zabezpieczeniu swojej odzieży i miejsca pracy przed wodą i farbami. Malowanie zaczynamy od wyznaczenia pola naszego obrazka. Możecie do tego użyć dowolnego koloru. Zobaczmy, jakich kolorów potrzebujemy. Pamiętajcie, że zieleń uzyskamy mieszając kolor żółty z niebieskim. Kolor pomarańczowy mieszając kolor żółty z czerwonym. A kolor fioletowy mieszając czerwień z niebieskim. Zapewne będziecie mieć jakiś rodzaj wodnych farb. Akwarele, plakatówki czy akryle. Impresjoniści malowali farbami olejnymi, które są bardzo gęste i nie rozpuszczają się w wodzie. Pamiętajcie, że chcemy osiągnąć efekt malarski, jaki osiągnął Józef Pankiewicz w swoim obrazie. Dlatego przy naszych wodnych farbach nie możemy ich rozcieńczać wodą. A jak mieszamy kolory, to w dużej ilości, żeby móc nakładać grube kleksy farby na kartkę. Tak, jak ja to robię. Przyjrzyjcie się. Delikatnie dotykamy pędzelkiem powierzchni kartki. Teraz robię zbliżenie. Zobaczcie, jak farba wystaje nad jej powierzchnię. Właśnie o taki efekt nam chodzi. Impresjoniści nie używali czerni, by namalować cień. Najczęściej były to
fiolety. I my też na swoich obrazkach, gdy będziemy chcieli namalować partię w cieniu, tak jak ja to robię, użyjemy ciemnego fioletu. Aby uzyskać taki kolor, musicie dodać więcej niebieskiego niż czerwieni przy mieszaniu farb. Na mojej fotografii mam dużo odcieni zielonego. Chcąc uzyskać ciemną, zimną zieleń, musimy użyć więcej koloru niebieskiego. Natomiast jasną, wiosenną, ciepłą zieleń uzyskamy, gdy do mieszania kolorów dodamy więcej żółtego. Pamiętajcie, by dobrze wymieszać farby, aby powstał ładny, czysty kolor. I co najważniejsze, oprócz pamiętania o tej grubej warstwie farby, musicie uważać, by plamki, które stawiacie, były obok siebie, nie nachodziły na siebie, ponieważ nie powinniśmy mieszać kolorów na kartce. Życzę Wam powodzenia, a oto efekt mojej pracy. Mam nadzieję, że warsztat Wam się podobał i pochwalicie się Waszymi pracami na naszym muzealnym Facebooku. A teraz czas na kolejny quiz. Przed Wami trzy pytania. Nie będą one trudne. Trzymam za Was kciuki. Którą paletę kolorów wybrałby impresjonista? Dokładnie, będzie to paleta C z czystymi, jasnymi barwami. Czy impresjoniści lubili fotografię? Tak, ponieważ fotografia pozwala zamrozić chwilę i uzyskać ciekawe kadry. I teraz najtrudniejsze. Który fason sukni jest podobny do tych, które mają na sobie spacerujące kobiety na obrazie Józefa Pankiewicza? Dokładnie, będzie to fason A. Odpowiedzią na zagadkę z początku filmu jest odpowiedź B, kwiaty. I jest to fragment obrazu, który dziś omawialiśmy. Co dociekliwsi, niech spróbują wskazać, który to fragment obrazu. To koniec na dziś. Mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Miło było Was gościć. Do zobaczenia.